Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, odcinka nie było przez cały weekend, dlatego że odcinki teraz z Kronik będą pojawiać się poniedziałek, środa, piątek. Mroczne tajemnice odchodzą troszeczkę w dalszy plan, będą się pojawiać tylko i wyłącznie w niedzielę, jeden odcinek. Odcinki będziemy sobie robić po około 45-50-minutowe z Kronik, więc troszeczkę przed nami dzisiaj zabawy. I co? Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie, obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku, nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne, postaram się nadążyć. Rozdział pierwszy, witamy na Archolos. Moi drodzy, tamten odcinek to był dopiero prolog. Super. Ogólnie to podoba mi się bardzo, że bohaterowie, a raczej John, czy tam Jochen, chyba John, że poczekał na nas, w sensie ja się zdążyłam przywitać, a on dosłownie do nas zagadał. Normalnie piękna sprawa. Muszę sobie chyba troszeczkę czułość zwiększyć. Zwłoki Ursa. Skórzany mieszek, w środku podzwania kilka monet. Leczenie lekkich ran, 13 sztuk złota. No cóż... Nie mogę nawet zbadać tego ciała. To jest Ezekiel! Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może bogów? Powinienem był zostać z Florą na Larant, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczy tej decyzji. Kurde, i ta muzyka, ona jest taka klimatyczna. Mam nadzieję, że John to tam na mnie czeka, a nie poleciał w głąb lądu. Dobra, na szczęście nam nie czeka. Ja muszę sobie tą czułość. Bo śmajtam. O, dużo lepiej. Mamy pochodnie. To bardzo dobrze, bo właśnie liczyłam, że jakąś będę mieć. Że mam ich aż 6. Dobra, teraz to aż chyba za bardzo nam śmajta. Tutaj już wszystko mamy ogarnięte. Ja rozumiem, że jej ciała nie mogę przeszukać. Zresztą byłoby to bestialstwo, gdybyśmy okradli jej zwłoki. Tak szczerze mówiąc, tutaj jeszcze ktoś leży. Zwłoki Timo. Miecz Timo. Oraz 5 sztuk złota. Timo mogliśmy podobno uratować. Ale no cóż, no z takimi decyzjami trzeba będzie jakoś żyć. No ja uznałam, że lepiej się nie wychylać na statku piratów, bo moglibyśmy skończyć podobnie. Znaczy, znając życie, nie skończylibyśmy, no bo przecież jesteśmy głównymi bohaterami tej całej historii, ale jakby w przypadku piratów to nie ma co zbytnio do gadania. Dobra, idziemy za Jornem. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. No może z nami pójdzie, no nie? Byłoby dobrze w sumie. Czego chcesz? Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców. Nigdy. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżreć topielcom. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia. A ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację. Ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne? Dobrze, chodź. No i dobrze, udało się, widzę, go przekonać. Okej, fajnie. W ogóle naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tej modyfikacji, ale będzie tylko lepiej, moi drodzy, naprawdę. Widzę tutaj ludzi w głąb lądu. Widzę.
że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze, wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty? Ty, młody, co o tym myślisz? W jaskini, może uda nam się odnaleźć tę wioskę. W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. Na pewno pamiętasz drogę do wioski? Mniej więcej. Archolos to gęsto zaludniona wyspa. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kreto szczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. Może uda nam się odnaleźć tę wioskę. Jeśli się nie zgubimy w tych ciemnościach i przypadkiem nie wpadniemy na jakiegoś cieniostwora. Nie, dziękuję. Wolę poczekać, aż będzie jasno. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini. I wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Nie no, idziemy z bratem, nie? Idę z tobą, bracie. Wiedziałem, że podejmiesz rozsądną decyzję, bracie. Ktoś jeszcze wyrusza z nami do wioski? Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Kurde, te decyzje są przepiękne, no nie? W sensie ja się troszeczkę boję, że robię źle, no ale kurna, no co mam brata zostawić? Nowy wpis w gorącej wodzie kąpany. Podoba mi się, że dziennik się aktualizuje tak szybko. Nie podoba mi się, że gra się tak długo zapisuje i wczytuje, ale to inna sprawa. Okej, widzę, że coś już bijemy. O kurna, z czym do ludzi? O, jakieś jajko zebrałam w ogóle. Ścierwojada chyba. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Kolejne bydle załatwione. Że co? Ja dostaję expa za darmo, czy mi się coś wydaje? No tu jeszcze złotko leży, fajnie. Kurczę, moi drodzy, naprawdę ta seria będzie cudmiut. Piękna. Tylko muszę sobie włączyć F5, bo jeszcze tego nie zrobiłam. O ile się w ogóle da, o ile gra mi na to pozwoli. Bo może być z tym trudno. Dobra, no przeżyjemy. Najwyżej będziemy się wczytywać. Nie no, wydaje mi się, że dotrzemy na spokojnie. Jesteśmy już przy rzece. Obalone drzewo. Czy? Rozumiem, że mogę je ścinać zapewne jakąś siekierą, której niestety nie mam. W porządku. Znaleźliśmy rzekę. Teraz musimy iść wzdłuż niej. No i dobrze, fajnie. I ten soundtrack, on jest taki piękny w ogóle. Tak klimatycznie się zrobiło, szczególnie jak rozmawialiśmy z Ezekielem. Czy tam z Ezekielem? Jak on miał na imię? No, stopielcem to ja bym się bała. Ała, no co to było? Aha, kolejny poziom, dzięki wielkie, gro. Dobra, ale widzę, że nie ma tragedii, w sensie byłam w stanie zabić tego topielca.
Pierwsze wczytywanie gry w ogóle. Ekran jest przepiękny wczytywania. Kurna. Ale wiecie co, ja mam takie ciary na plecach po prostu od tej muzyki. Ona jest taka przeszywająca, że kurczę, no nie? W ogóle mam nadzieję, że będziecie mieli ładny odcinek na godzinę 14. Bo chyba tak mniej więcej miałam publikować, bo nagrywam rano, dosłownie przed jakby w dniu publikacji tego materiału. I mam nadzieję, że jest okej. Okay. Dobra, a mogę się cofać? Mogę. Dobra, pięknie. Nic tu nie ma. Okej, nie mogę nic z niego zebrać chwilowo, niestety. Zastanawiam się, jakim cudem on mnie zdjął na dwa strzały, kiedy jakby zadał mi tak mało obrażeń, że to nie jest mniej niż połowa, więc to troszeczkę dziwne. W ogóle też powiem wam, że od ostatniego odcinka zwiększyłam sobie zasięg widzenia. Pod ostatnim filmem właśnie ktoś się pytał, czy można zwiększyć na 300. Poszło nam łatwiej niż się spodziewałem. Grunt to trzymać się razem, wtedy żadne bestie nie są nam groźne. Do wioski jeszcze kawałek. Musimy być czujni. Masz rację. Ruszajmy. Robi się coraz zimniej. Okazuje się, że jeżeli chodzi o zasięg widzenia, to maksymalnie jest faktycznie 200, a ja miałam ustawione na 100, jakby na samym początku. Więc właśnie na te 200 sobie zwiększyłam. Zresztą mogę wam chyba pokazać. Mamy też nowy poziom. Moment. Escape i pokażę wam ustawienia. Odnośnie gry... To tak, mamy sterowanie z Gothica 2 włączone i z Gothica 2 też ekwipunek. Krwi mało, czułość myszy, mysz włączona, kamera, podświetlenie, oznaczenie celów, podpisy, grafika. W ogóle ja mogłam sobie podbić teksturę i modele, nie wiem dlaczego mam je podbite. Ale tak, widok jest maksymalnie 200, nie mogę dać więcej. Zanikanie obiektów też jest 200, skalowanie mamy. Ogarnięte w ten sposób. Obraz, wiadomo, standardzik. Dźwięk. Tak, efekty i mowa, muzyka. Nie pokazywałam wam tego w ostatnim odcinku, więc zrobię to teraz. Mamy sterowanie i zaawansowane. Tutaj mam niektóre rzeczy powyłączane. Na razie niech tak zostanie. W sumie to sobie zapiszemy grę. I lecimy do przodu, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgrabnie. Ale już pierwszy poziom, już jest naprawdę, naprawdę fajnie. Faktycznie widać jakąś wioskę przed nami? Może? Troszeczkę gra laguje. Nie wiem, czy po prostu mój komputer nie chce udźwignąć tego wszystkiego, co mu nałożyłam. Bardzo możliwe, wiecie? Nie ma czego plądrować. Że jednak mam za słabego laptopa na to. Wydaje mi się, że będziemy musieli troszeczkę może coś zmniejszyć. Ale tylko ja mam wrażenie, że się tnę, bo cała okolica wygląda naprawdę ładnie. A ty masz full życia, czy to normalnie... Ta chata wygląda mi na opuszczoną. Może znajdziemy w środku coś, co nam się przyda. Dobry pomysł. Chodź, trzeba ją przeszukać. Wygłodniały topielec miał przy sobie klucz, więc wydaje mi się, że będzie przydatny ten kluczyk. Jezus Maria, wiecie co, ja muszę te ustawienia jednak zmienić. Mój komputer tego nie wyrabia, nie? Dobra, zmniejszmy sobie modele. Ewentualnie zanikanie możemy sobie... Nie no, było lepiej jednak, jak modele były zmniejszone i tekstury. Wiecie, to jest tylko gotik, nie? W sumie jest lepiej teraz. Mamy szczury w środku. Wiadomo, warto sobie ze szczurków wziąć mięso. I z parę sztuk złota również. Mamy kuferek, podejrzewam, że do niego jest, wiecie, kluczyk. Ale mamy też parę strzał, a one mogą okazać się przydatne. Ale trzeba przyznać, że muzyka... Ja będę to powtarzać chyba 1000 razy, ale muzyka jest tak piękna, tak dobra.
Dobra, ten szczur jest ogarnięty. Łap, tak na wszelki wypadek. Dzięki, na pewno się przyda. Oby nie, ale warto się zabezpieczyć. Coś jeszcze znalazłeś? Same rupiecie i zgliszcza. Trzeba iść dalej. Ale jeszcze kuferka nie sprawdziłam. Dobra, on na mnie poczeka. Fajnie, że mi dał lagę, bo jakby gra uznała, że nie mam żadnej broni. A ja mam broń. Ale kufra nie mogę zaznaczyć. A jednak mogę. A w kuferku krótki łuk i 6 strzał. Lepsze to niż nic. Ręka szkieletu, ja mogę tym bić? Ja pierdzielę. Co jest w ogóle grane? Jacie, i widać normalnie, że mamy kołczan. Zajebiście to wygląda. Podejrzewam, że grę mi tak długo zapisuje, bo po prostu laptop nie wyrabia. Jednak jako Gothic gra jest dopracowana graficznie bardzo dobrze. Ale mam nadzieję, że jakoś bardzo was nie boli to ścinanie. To ścierwojad tutaj śpi, tak? Tak. A to młody ścierwojad. A z niego surowe mięso ścierwojada. Według niektórych każde mięso smakuje jak te ścierwojada. Tak, to prawda. Słyszeliśmy, że szczur smakuje prawie jak ścierwojad, z naciskiem na prawie. Rzeczny krwiopijca. One mają jakiś nowy model też, z tego co widzę. Ale widzę... O, że biją dosyć solidnie mnie. No. Ale mam też ładny zasięg, trzeba przyznać. Super. Niczego tu nie znajdę. Niestety z niego nic nie ma. Ale widzę, że nie ma jakiejś tragedii, jeżeli chodzi o przeciwników. Tych krwiopijców jest tutaj sporo. Ale fajnie, że są rzeczne, no nie? W sensie okej. Okay. Ogólnie, skoro biegniemy sobie z Jornem, to w sumie mogłabym wam poopowiadać co nieco. I ogólnie się was zapytać, jak tam u was ogólnie, czy już macie jakieś dekoracje świąteczne w domu na przykład. W sensie, ogólnie według jakby tradycji, choinkę powinno się ubierać w Wigilię. Ale ja mam na przykład choinkę ubraną już praktycznie dzisiaj. A praktycznie, bo dosłownie wczoraj byłam u rodziców, dlatego też nie było odcinka z MT, bo nie nagrałam. Ale dosłownie byłam wczoraj u rodziców zabrać choinkę z rodzinnego domu. I w związku z tym, no, chciałam ją ubrać jeszcze wczoraj wieczorem, bo jakoś późno bardzo nie wróciłam. A tutaj się okazało, że mi się lampki spaliły. Oczywiście standard. Jeżeli chodzi o coś takiego... O cholera. Mocno mnie dziabnął, sukinsyn. Wszystko w porządku? Tak. To tylko draśnięcie. Na zwykłe draśnięcie mi to nie wyglądało. Muszę przyznać, że te krwiopijce kąsają mocniej niż u nas. Jeśli pójdziemy dalej wzdłuż tej ścieżki, na pewno dotrzemy do ludzi. Nie czuję się na siłach, by nas dalej prowadzić. Chyba będziesz musiał iść przodem. Okej, okay, ale zanim to jeszcze malinki sobie zbierzemy, bo widzę, że tutaj rosną. Ogólnie przez to, że jest ciemno, to wydaje mi się, że ogólnie tych roślin jest więcej. A ja po prostu je jakimś cudem pomijam. W ogóle muzyka, to ja mam wrażenie, że to jest w jakimś stopniu tam przerobiony soundtrack z Gothica 3, wiecie? Bo brzmi bardzo podobnie. Okej, okay, mamy wioskę przed sobą. Ale mi... Dobra. Czy on jest już śmiertelny, ten nasz brat, czy dalej jest nieśmiertelny? Nie wiem, nie widzę. Na szczęście to tylko ścierwojad. Widzę, że czasami też mi łapanie przedmiotów nie działa. Zróbmy sobie zapis, zanim wyjdziemy. Kurde, nie podoba mi się bardzo, że ta gra tak przycina. Chyba w pierwszym odcinku tak nie cięło, chyba jednak będę musiała ten zasięg widzenia zmniejszyć trochę. Bo ja to cienko widzę.
Chociaż w normalnym gotiku miałam na... Wiecie, na 300 i było git. Oh my god. Dobra, trochę lepiej jest. Kto się tam szwenda po nocy? Odpowiadać mi byle szybko. Przebywamy z Londra. I niby jak przedostaliście się przez morze? Wpław? Żadnego okrętu nie widziałem. Fregata kupiecka wysadziła nas od zachodniej strony wyspy. A to bardzo ciekawe, bo z tego co mi wiadomo, królewska armia zarekwirowała prawie wszystkie okręty. No to wygląda, że ten był wyjątkiem. Czego szukacie w Silbach? Jesteśmy wycieńczeni, ranni i głodni. Szukamy schronienia. Faktycznie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Jak większość żebraków i darmozjadów, którzy uprzykrzają życie porządnym ludziom. Już raz takich wpuściłem i gorzko tego pożałowałem. Dobra, podsumujmy. Coś mi się ta twoja historyjka nie klei. Gadaj od początku, tylko tym razem bez ogródek. Przebywamy z Londra. I niby jak przy... Żadne... Zabraliśmy się na łajbie rybackiej. A od kiedy rybacy wypływają tak daleko w morze? A skąd mam wiedzieć? Była okazja, to skorzystaliśmy. Coś mi mówi, że straż z pewnością się wami zainteresuje. Czego szukacie w Silbach? Uciekamy przed wojną. Doprawdy? Na Archolos nie ma żadnej wojny. No, chyba że przynieśliście ją ze sobą. Jasne, możesz mi nie wierzyć. Pytanie tylko, czy możesz sobie pozwolić na to, by mi nie wierzyć. To się jeszcze okaże, czy mówisz prawdę. Dobra, podsumujmy. No, to co mówisz, brzmi wiarygodnie. No dobra, nie musicie tu tak stać, możecie wejść. Najlepiej będzie, jak pójdziecie od razu do tutejszej karczmy. Gdzie dokładnie znajduje się karczma? Idźcie prosto pod górę, później w prawo i mostem przez rzekę. To spory budynek, na pewno go nie przeoczycie. Tam możecie się zatrzymać, ale nie liczcie na miłe powitanie. Ludzie mają po uszy własnych problemów. Dzięki za pomoc. Ta, będę was obserwował. Możecie być o to spokojni. I żadnego myszkowania po okolicy. Jest noc i ludzie już dawno smacznie chrapią. Rozumiemy się? Jasna sprawa. Jeszcze będę miał przez to kłopoty. Chodźmy do karczmy. Tam pogadamy. Tylko nie łaź tu nigdzie i nie właduj się od razu w kłopoty. No dobra, no pójdziemy do karczmy od razu, wiadomo, nie będziemy tutaj wiadomo czego robić. Nie będziemy się bawić w kradziońsko, szczególnie, że nie mamy nawet otwierania zamków, ani nic z tych rzeczy. No dobrze, ale podoba mi się ten kołczan na plecach, jest przepiękny. No i kontynuując, no to też w ogóle się zaczęłam zastanawiać, jak tam u was ze świętami. Czy właśnie ubieracie choinkę wcześniej, czy przed Wigilią? Ja zawsze ubieram swoje imieniny 23 grudnia, ale... W tym roku jakoś zachciało mi się świąt wcześniej. W tamtym roku to w ogóle praktycznie nie miałam choinki, bo przez to, że mieszkaliśmy z Damianem w jednym pokoju, to nie było na nią miejsca po prostu. Dobrze, że się pojawiłeś. Pamiętaj, że jesteśmy tu tylko gośćmi. Zachowuj się. Postaram się. Mam nadzieję. Okej. Okay. Pod kretoszczurem. Karczma. Dobrze, zrobimy zapis i będziemy sobie dalej zwiedzać to miejsce. Dopiero 25 minut odcinka minęło. Może już? Holender. Jak na razie to mi bardzo wolno czas leci przy tej modyfikacji. Ale to w sumie dobrze. Co to za banda? Coście za jedni? Gadać prędko, bo nie ręczę za siebie. Spokojnie, wartownik przy zachodniej bramie nas wpuścił. Powiedział, że znajdziemy tutaj schronienie. Harry tak powiedział? A to skurczybyk tak mnie załatwi. Rano będę musiała go zdzielić po tym pustym łbie. Właśnie skończyłam zamiatać podłogę, a wy, jak gdyby nigdy nic, paradujecie po niej w zabłoconych buciorach.
Możemy dostać coś do jedzenia? I miejsce w jakimś ciepłym kącie? Jesteśmy głodni, zmęczeni i zmarznięci. A co to ma być? To karczma, a nie przytułek dla ubogich. Złoto na stół, to pogadamy. Hej, ty. Okej. Co tu się dzieje? Przyszły jakieś włóczęgi i mi podłogę brudzą. Jeszcze jedzenia się domagają. A złota ani widu, ani słychu. Oni ledwo żyją. Nie będą w stanie sprawić nam problemu. A Adanos każe pomagać potrzebującym. Ty mi Adanosa w to nie mieszaj. Jeśli chcesz, to sobie pomagaj. Ale mnie w to nie mieszaj. Czego potrzebujecie? Mój brat jest ranny. Ukąsiły go krwiopijce i potrzebuje pomocy. Co prawda mamy w wiosce jednego maga wody, ale są z nim same problemy. Zobaczę, co da się zrobić. Możliwe, że pomoc Cyrulika będzie niezbędna. Jeszcze coś? Jedzenia i ciepłego kąta. Chyba da się załatwić. Jedzenia i wolnych kątów w tej karczmie nie brakuje. Jeszcze coś? Nie będziemy przesadzać. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Marta zazwyczaj reaguje dość nerwowo na niespodzianki. Swoją drogą, jak masz na imię? Jestem Marvin. Marvin. Skąd przybywacie i co tu robicie? Z bratem uciekamy z Londram przed wojną. Na wieść o zbliżających się orkach postanowiliśmy zabrać się na statek przemytników. Po dotarciu do brzegu wyruszyliśmy w poszukiwaniu wioski. Część ludzi została w jaskini nieopodal plaży. To mieliście sporo szczęścia. Lasy wokół Silbach nie należą do najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. Radzę nie zapuszczać się do nich samemu, szczególnie nocą. Postaram się przekonać wartowników, aby bez zbędnych formalności przepuścili resztę twoich towarzyszy do wioski. W pokoju na piętrze powinno być jakieś wolne łóżko. Jeszcze raz stokrotne dzięki. No i to jest kurde człowiek. W pokoju na piętrze, dobrze? Jorn? Hej. Czy ty chcesz o tym może usłyszeć? Jak się czujesz? Trochę lepiej. Co prawda gulasz mnie rozgrzał, ale ciągle jestem obolały. W końcu, jak to ojciec mawiał, jesteśmy prawdziwymi twardzielami, nie? Zasługujemy na nowe, spokojne życie. Muszę trochę odpocząć. Chyba się położę. Okej. Okay. A masz kluczyk? Chwila. Odpocznij, Marvin. Bastian. Często tu umiewacie gości? Ostatnimi dniami rzadziej niż zwykle. Czasem zajrzą do nas pracownicy winnicy, drwale i kopacze. No a miastowi żłopią w swoich własnych lokalach. Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. Nadchodzą ciężkie czasy. Pokaż mi swoje towary. O, masz jaja. Teraz przy okazji mogę sobie przeczytać opis, chociaż przecież ja też mam takie jajo. Wybaczcie, bo kopałam kosz pod stołem przypadkiem. Składnik gotowanych potraw. Spore jajo, ścierwojada, pożywne i smaczne, nawet na surowo. Na punktów trafi 15. Wartość 8. Kapusta. Porcja gulaszu Marty. Pyszny gulasz Marty. Dynia. Składnik gotowanych potraw. Okej, okay, a masz jakieś... macie przepisy. Chleb na piwie. Zupa korzenna z kapustą. Flaczki z mięsa kopacza. Marynowana rzepa. Wiejska jajecznica. I chyba mapy. Mapa wioski Silbach. Opisuje najważniejsze miejsca, bez żadnych oznaczeń. Mapa wyspy Archolos ze znacznikami. Mapa wyspy Archolos. 100 sztuk złota taka mapa. A my w sumie moglibyśmy sprzedać jakieś rzeczy, które są nam niepotrzebne. Na przykład ten prosty nóż, lagi, rękę szkieletu, strzały zostawimy oczywiście, torebka pieprzu, mam mieszek jeden do otwarcia, sól, strój marynarza ja w ogóle mam, a nawet go nie założyłam na siebie, zapomniałam o nim. Kompletnie, że przecież on nam dawał ochronę. I mieszek. 10 sztuk złota. Na razie nie możemy sobie pozwolić na mapę, ale myślę, że już za niedługo będziemy w stanie. Biedna Marta umała podłogę, a my zaświniliśmy. No cóż.
Okej, okay, pokój gdzieś po prawej miał być. A czy ja umiem czytać książki? Tak. Zanim nie zacząłem zgłębiać cudownej sztuki gotowania, wszystkie napotkane składniki wydawały mi się zupełnie niepotrzebne. Nieświadomie traciłem świetną okazję, by spróbować wielu wspaniałych dań. Nie ugotujesz nic smacznego bez odpowiedniego przepisu, zwykle można je znaleźć spisane na kartkach. Kupuj wszystkie, jakie znajdziesz i od razu czytaj. W przeciwieństwie do skomplikowanej alchemii, gotowanie nie wymaga żadnego dodatkowego treningu. Będziesz potrzebował odpowiedniego miejsca, patelnia nad ogniskiem, rożen, wielki gar czy domowa kuchenka. Wszystko się nada, możesz nawet gotować jednocześnie kilka porcji, by zaoszczędzić sporo czasu. Niektóre przepisy mogą wymagać odrobiny droższych składników, takich jak ocet, sól czy cynamon. Nie obawiaj się, do pojedynczego dania używa się ich tak śladowej ilości, że spokojnie wystarczą ci na wiele miesięcy. Przygotowane potrawy nie tylko pozwolą ci się znacznie szybciej zregenerować niż zjedzenie pojedynczych składników, ale smakowanie zróżnicowanych dań poprawi twój całościowy stan zdrowia. Co więcej, składniki takie jak jabłka czy marchewki nie tracą swoich dodatkowych wartości nawet po przygotowaniu. Teraz, gdy wiesz już wszystko, możesz spokojnie zabierać się do gotowania. Okej, fajnie. Pozwólcie, że nie będę kradła niczego z tego miejsca, bo to byłoby chyba naprawdę chamskie totalnie. Rozumiem, że tutaj mamy pokój, bo tutaj śpi Jorn. Jest też kufer. Rozumiem, że w tym kufrze my możemy sobie jakieś rzeczy pewnie trzymać swoje, czy coś w tym stylu. No Jorn poszedł spać, gorzej, że my też powinniśmy się przespać do rana raczej. Nie znam się na otwieraniu zamku. Jednak jest zamknięty. Dobra, a co mówi nam dziennik, bo dawno też do niego nie zaglądałam. W ogóle też mamy, widzę, że pasek do następnego poziomu nam potrzeba. W poszukiwaniu azylu. Nie była to najprzyjemniejsza rozmowa, ale ostatecznie wartownik bramy zgodził się nas wpuścić do wioski. Poradził nam, abyśmy udali się do tutejszej karczmy. Co nas tam czeka? Nie wiadomo. Mam tylko nadzieję, że z Jornem będzie w porządku. Jorn będzie czekał na mnie w tawernie. Muszę się pospieszyć. Marta, pracowniczka tutejszej karczmy, nie przywitała nas zbyt wylewnie, ale zaraz potem wyszedł Wiktor. Jej pomocnik i trochę ją udobruchał. Opowiedziałem mu naszą historię, a teraz pora na zasłużony odpoczynek. W pokoju na piętrze powinno czekać na mnie wolne łóżko. No nie za bardzo, bo tutaj nasz przyjaciel śpi. Rozumiem, że lepiej tutaj nie wchodzić do tych pomieszczeń, ale możemy spróbować. Najwyżej będziemy musieli Jorna zrzucić z łóżka, nie? No, widzę, że tutaj jest jakieś wolne łóżko, więc skorzystajmy. Po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. Co? Co się dzieje? Wybacz, że budzę cię tak wcześnie, ale do wioski dotarła właśnie reszta waszych towarzyszy. Opowiedzieli nam dokładnie to samo, co ty, więc wartownicy wpuścili ich bez większych problemów. Gdzie teraz jest reszta moich towarzyszy? Powinni być w drodze do karczmy. Wygląda na to, że będę musiał przygotować dodatkowe łóżka, a Marta nagotować więcej gulaszu. Widziałeś może gdzieś Kurta po drodze? Niestety nie. Wygląda na to, że będziesz musiał zajrzeć do niego osobiście. Gdzie dokładnie mieszka? Gdy wyjdziesz z karczmy, powinieneś skręcić w lewo, w stronę dworu Sir Ramseya. A następnie ponownie w lewo, jeszcze zanim dotrzesz do wzniesienia, na którym stoi budynek. Znajdziesz tam kilka ciasno położonych obok siebie chat. Kurt mieszka w największej z nich, tuż nad rzeką. Byłeś może u Jorna? Jak się dzisiaj czuję? Marta podała mu napar ziołowy i regularnie nakłada kompresy na ranę, ale wciąż jest bardzo osłabiony. Wygląda na to, że bez pomocy cyrulika albo alchemika się nie obędzie. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wujem. Z tego co pamiętam, to dobrze dogadywał się z miejscowymi alchemikami. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz mnie tutaj, w karczmie. Chwila. Dobra, fajnie. Co możesz mi powiedzieć o wiosce? Co się stanie, jeśli popełnię przestępstwo? Grzywnami za złamanie prawa w naszej wiosce zajmuje się Albin. Jest on reprezentantem prawa z łaski Sir Ramseya oraz za przyzwoleniem kapitana Rodericha.
W wiosce należy opłacić także grzywny za jakiekolwiek przestępstwo popełnione na terenie okolicznych winnic, farm czy osad rybackich. Ten układ pasuje wszystkim. Roderich ma mniej roboty w mieście, Ramsey dostaje część z każdej grzywny, a farmerzy nie muszą stać w kolejce w koszarach. Nie będziesz miał przez nas kłopotów? Nawet jeśli, to się tym nie martw. Pręgierz mi raczej nie grozi. Poza tym mam wsparcie Bastiana i Marty. Im to nikt nie podskoczy. Jak leci? Nie wszyscy patrzą na was przychylnym okiem, ale tu, w gospodzie, nic wam nie grozi. Możecie spać spokojnie. Okej, okay, dobra, zgasimy sobie pochodnie. I co? I chodźmy. Może zajrzyjmy najpierw do naszego tutaj brata. Widzę, że go nie ma, czyli pewnie jest na dole i Marta go tam okłada, jego ranę. A my musimy iść do Kurta. Nie wiem, czy Kurt to nasz wujek? Widzę, że jest tu więcej. Aha, bo to są nasze koleżanki. Myślę, że możemy porozmawiać też z nimi, spróbować chociaż. I z Martą na przykład. W sumie dlaczego nie? Hej! Gwarantuję, że nie będziemy sprawiać problemów. A czy ja coś mówię? Po prostu kobieta jestem, nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Wiktor się za wami wstawił i tylko dlatego nie wywaliłam was za drzwi. Pamiętaj! Postaramy się spłacić dług tak szybko, jak to możliwe. Tak, zobaczymy. Zobaczymy. Zawsze tak mówią, obiecują, a następnego ranka tyle ich widzieli. Co nowego? Nie denerwuj mnie. Nie dość, że muszę was obsługiwać, to jeszcze zadajesz idiotyczne pytania. Jezus, Marta. Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. Za nim? Zanim się zdenerwuję. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Dobra, to nie będę z nią rozmawiać. Jak leci? Muszę przyznać, że Silbach ma swój urok, ale to chyba nie jest miejsce dla mnie. Dobra, boję się z Leą rozmawiać, no ale wypadałoby jej zapytać, jak tam się jej żyje. Pewnie powie coś w stylu, że odwal się, albo że w ogóle jest tragicznie, a ty się niepotrzebnie o to pytasz. Jak życie? W końcu jesteśmy bezpieczni. A jednak porozmawiała ze mną normalnie jak człowiek. Dobra, Wiktor, Kazim. Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. No dobra, no warto porozmawiać z nimi chyba. Rick? Jak życie? Nie kojarzę cię. Weź mnie zostaw. Okej, okay, dobra, fajnie. Fabio? Hey. Widać, twój brat nieźle sobie poradził. Dodatkowo załatwił nam wejście do wioski. Nawet nie musiałem nikomu dawać po mordzie. I bardzo dobrze. Wtedy mielibyśmy prawdziwe kłopoty. Gadanie. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej karmić. Jezus, jaki ty jesteś wredny, Fabio. Nie chciałam z Fabio gadać. Co za palant totalny. Hej. Jak się dzisiaj czujesz? Jest mi już zdecydowanie lepiej, ale nie czuję się jeszcze na siłach, by wstawać. Będziesz musiał sam poszukać Kurta. Jego chata była za karczmą. Z pewnością trafisz. Okej, okay, dobra. Czyli co, wychodzi na to, że wychodzimy z karczmy. Lepiej nie zaczepiać żadnych ludzi po drodze. O, dobrze, że cię widzę. Daryl i Maven jeszcze nie wrócili? Z tego, co mi wiadomo, nie. Ach, cholera. Tak sobie myślę, że nie powinniśmy byli zostawiać ich tam w jaskini. Wiem, jak to wygląda. Jestem tchórzem i pierwsze, o czym myślałem na brzegu, to własny tyłek. Ale teraz żałuję swojej decyzji. O, jeśli coś im się stało... Nie wiem jak ty, ale jestem gotów po nich wrócić.
Pytałeś strażników o pomoc? Pytałem, ale nawet palcem nie chcą ruszyć. Trochę im się nie dziwię, sudrze w ogóle nas wpuścili do środka. Na ich pomoc nie ma co liczyć. Poszukajmy ich razem. Podoba mi się twoje nastawienie. Zanim jednak wyruszymy, musimy poszukać czegoś dla Daryla. Co masz na myśli? Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało nam się załatwić jakąś miksturę leczniczą, mogłoby to bardzo ułatwić sprawę. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. Okej, okay, nikt nie zostaje z tyłu. Ja mam wrażenie, że on po prostu... Bo tam chyba został z żoną, no nie? Mi się wydaje, że oni po prostu się zajmują sobą w jaskini, mają wreszcie święty spokój, a ci się martwią bez jakiegoś, nie wiem, polotu, bez potrzeby. Takie mam po prostu jakieś wrażenie. Dobra, bo my musimy znaleźć oczywiście naszego wuja chyba. Dobra, przede wszystkim to dziennik. Poszukiwanie azylu. Przeczytajmy sobie dalej wpisy. Reszta towarzyszy dotarła już do wioski, rozgościli się na dole karczmy. Wiktor powiedział, że najłatwiej dotrę do chaty Kurta, jeśli wychodząc z karczmy skieruję się w lewo i na pierwszym rozwidleniu ponownie skręcę w lewo w stronę chat znajdujących się nad rzeką. Okej, okay, czyli tutaj mamy lewo i tu jest drugie lewo. Tak to wygląda przynajmniej. No i co? I gdzieś tutaj powinnam go znaleźć, rozumiem. Cześć! Czego tu myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin, brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera! Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. Ło kurna, aż dwa wpisy, aż normalnie wszystko zbagowało. Dobrze, moi drodzy, widzę, że chyba na tej rozmowie sobie poprzestamy, ale najpierw oczywiście odbędziemy rozmowę, a później zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się w ogóle podobało, nie? Bo mi się bardzo podobało. W sensie jest naprawdę, naprawdę fajnie. Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. Kiedy to było? Jedyne, co pamiętam, to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Ha, no i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani. I nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram? Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Nasz ojciec niedawno zmarł. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londram.
To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Nie do końca w jednym kawałku. Tak jak ci wspominałem, Jorn został zaatakowany przez krwiopijcę. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marwina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządzeniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marwin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata? Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że tym akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. W kolejnym pójdziemy poszukać maga wody, który powinien znaleźć jakieś lekarstwo. Prawdopodobnie właśnie też jakąś miksturę leczniczą, czy jakąś maść na urządlenia. Zobaczymy. Tak czy inaczej, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do jakiegoś mojego komentarza, do subskrypcji. Jeżeli już ograliście na przykład Kroniki Mertany w jakiejś tam większości i macie jakieś porady, to też chętnie przyjmę w komentarzach. I co? Trzymajcie się, ja lecę montować dla Was ten materiał. Do kolejnego. Cześć!